Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam państwa. Naszym gościem jest Borys Budka, poseł, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu w ten przedłużony, długi weekend. Tak. F-16, Rosomaki, Armato, Haubice, Krab, dużo wojska, śmigłowce, czołgi. Jak panu się podobał ten wczorajszy spektakl patriotyczny w Katowicach? Szkoda, że samorząd województwa nie odrobił lekcji i mieszkańcy województwa śląskiego w wielu miejscach nie mogli dotrzeć na te uroczystości. Nikt się nie spodziewał takiej popularności tego wydarzenia. Zapraszano, gwarantowano transport, po czym okazało się, że absolutnie i Koleje Śląskie, i samorząd nie były przygotowane do tej imprezy. Ja przypomnę, jak wygląda impreza znacznie większa, czyli dawny Woodstock, a teraz Poland Rock, na którym w tym roku kolejny raz byłem. I tam samorządowcy potrafią zorganizować transport, tam samorządowcy potrafią dać dodatkowe składy pociągów i tam nikt nie odchodzi z kwitkiem. Natomiast tutaj widziałem, co działo się na dworcu w Zabrzu, kiedy ludzie nie byli w stanie wejść do pociągu, który jechał z Gliwic, bo on już był pełny, więc wtedy albo przewiduje się dodatkowe składy, albo nie ogłasza się wszemi wobec, że zapewni się transport, bo to było radosne święto. Mieszkańcy, czyli panu się podobała ta defilada? Mieszkańcy województwa śląskiego chcieli w tym uczestniczyć, bo dostali obietnicę od samorządu, że będzie to darmowa impreza. No, niestety samorząd województwa, którym od blisko roku rządzi PiS, nie zdał egzaminu. Ja mam nadzieję na refleksję ze strony pana marszałka i wyciągnięcie konsekwencji wokół osób, które spowodowały, że bardzo wiele osób w naszym województwie po prostu zamiast oglądać defiladę tak jak chcieli, oglądać pokazy, stało na peronach albo musiało wrócić się do domu. Pomijając organizację transportu, sama defilada? Good? Jest to oczywiście element radosnego świętowania. Myślałem, że pan powie kampanii wyborczej. Znaczy, to wszyscy wiemy, że po raz pierwszy i podejrzewam, że ostatni została zorganizowana defilada na Śląsku. Stulecie powstań śląskich to raz wypada, panie przewodniczący. Ja pamiętam, jak jeszcze do niedawna nazywano Ślązaków, jak PiS obrażał Ślązaków, jak mówił o zakamuflowanej opcji niemieckiej, jak mówił o tym, że tu na Śląsku to dzieją się bardzo złe rzeczy, po czym jak premier Morawiecki zdecydował się kandydować ze Śląska, to nagle jest ta niesamowita miłość, ale spokojnie, mieszkańcy sami ocenią. Sami ocenią, ale panie przewodniczący, tak szczerze, gdyby Platforma rządziła dzisiaj Polską, to czy komukolwiek w tym rządzie przyszłoby do głowy, żeby na Śląsk prowadzić taką defiladę z okazji stulecia powstań śląskich, pierwszego powstania? Nie wpadlibyśmy na to, żeby w tak ordynarny sposób wykorzystywać środki publiczne do prowadzenia kampanii wyborczej. Gdyby prezydentem był Bronisław Komorowski, to może by orła z czekolady przywiózł. Proszę zwrócić uwagę na to, że nigdy nie zdarzało się, by premier przemawiał podczas takich uroczystości, ale przede wszystkim patrzmy na to w kategoriach. Ja bym nie chciał mówić o samej defiladzie, bo ja uważam, że wczoraj był dzień, w którym powinniśmy być razem. Myśmy byli wspólnie z parlamentarzystami Platformy Nowoczesnej, naszymi samorządowcami, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem powstań. Borys Budka. I tak trzeba było świętować, a nie robić z tego polityczną hucpę. Poseł, wiceprzewodniczący PO jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy, poseł, jest naszym gościem po raz drugi. Witamy państwa. A raz jeszcze dzień dobry. Skoro o sieci, to dokończę moją poprzednią myśl. Proszę bardzo. Rano składając kwiaty pod pomnikiem powstańców śląskich, wyraźnie mówili o tym, że to są dni, które powinny łączyć. I cóż, niestety niektórzy posłowie PiS-u nie wytrzymali. Obraźliwe tweety, wpisy w mediach społecznościowych, na przykład wicemarszałka Terleckiego, który zamieszczając zdjęcie trybuny, na której byli wyłącznie przedstawiciele PiS-u, obrażał, mówiąc, że opozycja się pewnie w dziurach pochowała, w mysich norach i tak dalej. Przypomnę, że taki język nie przystoi marszałkowi, zwłaszcza kiedy chcemy wspólnie świętować. Natomiast myśmy byli z katowiczanami, z mieszkańcami Śląska. W tym dniu uważamy i będziemy to podkreślać,
że nie byłoby tej defilady, gdyby nie to, że pan premier Morawiecki nagle przypomniał sobie o Śląsku i chce kandydować z Katowic. To jeszcze wspomnijmy o prezydencie Andrzeju Dudzie, który dziś znów w Katowicach przemówi na uroczystej sesji sejmiku. Co by pan chciał usłyszeć z ust prezydenta o Śląsku przy tej okazji? Przede wszystkim chciałbym usłyszeć, że zobowiąże ten rząd do zajęcia się w sposób rzetelny i prawdziwy problemami Śląska. Przypomnę, pan premier Morawiecki oprócz takich gospodarskich wizyt, nawet nieuzgodnianych z samorządowcami, absolutnie nie chce rozmawiać na tematy, które nasz region bardzo mocno bolą, dotyczą, które muszą być rozwiązane. Nie chcę rozmawiać z samorządowcami, z ludźmi. Przypomnę, że chociażby zmiany w systemie podatkowym spowodują, że w budżetach mieszkańców Śląska, bo takie są budżety samorządów, będzie dużo mniej pieniędzy, między innymi na inwestycje, na to, by poprawiać komunikację. Wyeliminowanie w programie Czyste Powietrze wielu śląskich i zagłębiowskich miast spowoduje, że jest dużo trudniejsza walka ze smogiem. Absolutnie nie słyszymy nic na temat odnawialnych źródeł energii, a zwały węgla Panie przewodniczący, trochę wiary w premierze. Chyba się nie cieszy, że premier startuje do Sejmu z Katowic. Bardzo bym się cieszył, gdyby przy tej okazji była rzeczywiście możliwość rzetelnej rozmowy o Śląsku, o naszym regionie, o województwie. Ja raz jeszcze podkreślam, my do tej rozmowy jesteśmy przygotowani, ale od 4 lat nie zrobiono nic realnego dla Śląska. Nie ma żadnych nowych inwestycji, które nie byłyby wpisane do programu, który przygotował rząd pani premier Ewy Kopacz, w którym miałem wielki zaszczyt zasiadać. Program dla Śląska, panie przewodniczący? To co, nie liczy się? Ale to, co jest, patrzę, nie po słowach, a po czynach należy poznawać polityków. Jeżeli ktoś wyklucza takie miasto chociażby jak Rybnik z programu walki ze smogiem, no to pokazuje, że absolutnie nie wie, jakie są realne problemy. Jeżeli historycznie duży import węgla za wschodniej granicy powoduje, że na hałdach wokół śląskich kopalń leżą zwały, dziesiątki ton polskiego węgla, który nie znajduje zbytu, no to pokazuje, że nie ma pomysłu na politykę energetyczną. No, minister energii obiecuje rozwiązać problem importu, natomiast ja sobie tak wyobrażam, będziecie posłami z jednego okręgu, z premierem Morawieckim. Będzie pan miał wsparcie poważnego polityka w dbaniu o pańskie rodzinne Katowice. Tak, ja wierzę w to, że będę miał wsparcie jednego z liderów opozycji po 13 października, czyli pana posła Morawieckiego. Mam nadzieję, że będzie chciał rzetelnie o Śląsku rozmawiać po tych wyborach. Natomiast ja liczyłem na rzetelną rozmowę przed wyborami. Na no to, jeszcze, by jeszcze 2 miesiące mamy, ale pan... Zmierzyć się na argumenty, na pomysły, bo przede wszystkim ten Śląsk tego potrzebuje. Pańskie rodzinne Katowice, to była kluczowa część tego zdania, panie przewodniczący. Mój region od 17 lat pracuje w Katowicach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, dawna Akademia Ekonomiczna. Z samorządem byłem związany 9 lat pracując w Zabrzu w samorządzie. No właśnie, pan ma swój rodzinny, własny okręg, Zabrze, Gliwice. Po co panu to Katowice? Mam to szczęście, że od urodzenia mieszkam na Śląsku i Katowice to moje pierwsze i najważniejsze miejsce pracy, czyli uczelnia, na której jestem, tak jak mówię, od 2002 roku. Aglomeracja śląska to jest taki wielki organizm, o którym pan redaktor doskonale wie, że funkcjonuje jako całość. I a premiera decyzja. Morawieckiego nazywacie spadochroniarzem. Jeżeli premier Morawiecki jest spadochroniarzem w Katowicach, to Borys Budka no jest kim? Lotniarzem może. Borys Budka, zabrzanin, gliwiczanin. Jeżeli sam fakt tego, że od 2002 roku dojeżdżam do pracy w Katowicach i pracuję tutaj bez względu na inne obowiązki, uczelnia jest moim pierwszym miejscem pracy. Ja dojeżdżam do redakcji w Sosnowcu, ale nie czuję się zagłębiakiem. No to pan redaktor ma swoje korzenie i absolutnie nie wymagam, żeby pan stał się zagłębiakiem. Natomiast ja jeszcze podkreślam, mieszkańcy Śląska ocenią, kto jest tutaj bardziej wiarygodny, ale mnie nie przeszkadza sam fakt tego, że ktoś kandyduje, bo ja nie wiem tak naprawdę, czy pan premier bał się kandydować we Wrocławiu ze względu na
sprawę zakupu działek od kościoła, czy nie było dla niego miejsca w Warszawie, tak jak do tej pory premierzy kandydowali z Warszawy. To nie jest mój problem. Jak bardzo się pan obawia tego starcia? Ja jeszcze raz podkreślam, ja bym chciał rozmawiać na argumenty, skoro jest przedstawiciel największej partii, jeśli chodzi o strony rządzącej, to ja bym oczekiwał, żeby kampania wyborcza polegała na rozmowie o problemach i o ich rozwiązywaniu. Ja jestem gotowy w każdym miejscu i czasie na to, by o tych naszych pomysłach rozmawiać, no bo chociażby kwestia służby zdrowia, chociażby kwestia transportu, chociażby kwestia metropolii. Zapraszał pan premiera do takiej debaty? Oczywiście wielokrotnie. Pan premier wybiera zupełnie inną formułę. Formułę machania najpierw do policjantów, później do żołnierzy, natomiast to nie ma tej formuły rozmowy. Taki widocznie ma plan na kampanię. A obawia się pan tego starcia z premierem Morawieckim w Katowicach? Ja mam bardzo dużo pokory i w sobie. To nie wstyd chyba przegrać z premierem nawet w Katowicach. Jestem przekonany, że drużyna Koalicji Obywatelskiej wygra to starcie. Obiecuje pan lepszy wynik niż Morawieckiego z jedynki w okręgu katowickim? Patrzę na całą drużynę. Jestem przekonany, że nasza lista dostanie lepszy wynik. Stworzyliśmy naprawdę bardzo dobrą drużynę. I tutaj nie jest gra na jednego człowieka. Ja się cieszę, że jest Ewa Kołodziej, Marek Wójcik, Monika Rosa, są samorządowcy, jest pan marszałek Gramatyka, jest poseł Król, są ludzie stara z każdego... Ekipa, z każdego... Czym ta ekipa się różni od tej sprzed 4 lat? Jeżeli pan redaktor chociażby posła Króla czy marszałka Gramatykę nazwa starą ekipą, no to nie, akurat nie sądzę. Ta sama, co przed 4 laty właściwie, prawie. Radni samorządowi, czy my mówimy tak... Okręg to reprezentacja wszystkich miast na prawach powiatu plus powiatu, mówimy o okręgu katowickim. To są ludzie sprawdzeni albo w parlamencie, albo w samorządzie. To są ludzie przygotowani i my gramy grę drużynową. I jestem przekonany, że ta dobra oferta dla mieszkańców naszego regionu spowoduje, że te wybory na Śląsku wygramy. Dlaczego wy chcecie, a propos właśnie nazwisk, które pan wymienił, między innymi... były wicemarszałek Gramatyka. Czemu chcecie ewakuować połowę waszego składu w sejmiku do parlamentu? Wszyscy, tak, że osoby, które są sprawdzone w samorządzie, próbują swych sił w parlamencie. Ja sam wchodziłem do Sejmu z 11 miejsca w 2011 roku, będąc wieloletnim radnym samorządu miejskiego w Zabrzu. A pamięta pan, co było 4 lata temu, kiedy właściwie klub PiS w sejmiku opuściło chyba z 8 radnych? Wtedy protestowaliście, że co to za obyczaj w ogóle, że w taki sposób traktuje się samorząd województwa. No i dzisiaj czytam sobie wasze listy, czy słyszę nazwiska, Gramatyka, Bieda, Wolnik, Siedlaczek, Kopel, Salwierak, Saługa, to jest 6 czy 7 osób przynajmniej z waszej drużyny w samorządzie województwa. Polityka jest grą drużynową, zespołową, na to miejsce są przygotowane inne osoby, jeżeli wyborcy tak zdecydują. Samorząd, ja osobiście uważam, że samorząd jest miejscem, w którym bardzo dobrze widzi się te najważniejsze problemy. Jeżeli chcemy problemy Śląska rozwiązywać, to parlament musi być zasilony ludźmi z samorządu, bo to oni najlepiej znają tutejsze problemy i to jest taki bardzo fajny miks. Jak mówimy o miksie energetycznym, to w tym przypadku mówimy o miksie parlamentarno-samorządowym. I, panie przewodniczący, jak to jest możliwe, mówi pan, że wierzy w sukces waszej drużyny, załóżmy, jak to w takim razie jest możliwe, że na przykład niedługo po historii z lotami marszałka Kuchcińskiego PiS w sondażach ma wciąż ponad 41% poparcia, a wy gdzieś kilkanaście procent mniej? O wszystkim zdecydują wyborcy, zdecyduje kampania wyborcza. Ja jestem przekonany, że tutaj na Śląsku, w województwie śląskim jesteśmy w stanie dystans odrobić, który w wyborach europejskich pomiędzy opozycją a PiS-em to było nie około 3%. A co się zmieniło przez te czerwiec, lipiec, sierpień? 3 miesiące, 4, 5, będziemy mieli 5 miesięcy różnicy. Co wy zrobiliście przez te 5 miesięcy, żeby odrobić tę różnicę? Od pierwszego dnia po wyborach europejskich jesteśmy w Polsce z akcją Porozmawiajmy. Rozmawiamy w najmniejszych miejscowościach. Jesteśmy od targowisk po imprezy lokalne, po dożynki, po place miejskie, place osiedlowe, po to właśnie, by ta oferta na wybory parlamentarne była
lepsza, była wynikająca z realnych potrzeb Polaków. Potrafimy się zmienić, potrafimy wyciągać wnioski z błędów przeszłości i tym właśnie różnimy się od tego, co było kiedyś. Wiemy doskonale, że żeby wygrać wybory, trzeba mieć wizję Polski nie tylko na najbliższe pół roku, tak jak ma to PiS, czyli do wyborów, ale wizję Polski dłuższą. Stąd rozmawiamy o transformacji energetycznej, stąd rozmawiamy o polityce ekologicznej, o czystym powietrzu, o zmianach dotyczących na przykład opakowań plastikowych. To jest naprawdę bardzo dobry program, z którym w tej chwili zapoznajemy Polki i Polaków, by dali nam szansę, by go realizować. A listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu to są już gotowe? W poniedziałek Rada Krajowa Platformy i Rada Krajowa pozostałych ugrupowań koalicyjnych, czy Rady Krajowe pozostałych ugrupowań. Jeżeli dojdzie w środę, czemu tak długo? Rozmawiamy równolegle o kwestiach senackich. Spotykamy się z PSL-em i z SLD. Mam nadzieję, że w poniedziałek będzie ten pozytywny sygnał, ponieważ te rozmowy są prowadzone w dobrej atmosferze. Senat, jak pan doskonale wie, to 100 jednomandatowych okręgów i chcemy, żeby w każdym z tych okręgów był jeden reprezentant szeroko pojmowanej opozycji. Dzisiaj rozmowy z Lewicą i PSL-em będą się toczyć w tej sprawie, tak? Też toczą się dzisiaj. Równolegle my nie mamy długiego weekendu. Pan uważa, że pozytywny finał, taki, w którym porozumieją się partie opozycyjne w tej sprawie, to jest możliwy, tak? Bardziej możliwy niż istnienie dalszej koalicji europejskiej? Oczywiście. Tutaj wiemy doskonale, jaki jest system wyborczy i głosuje się na jednego kandydata do Senatu. I teraz musimy uniknąć błędów z przeszłości, kiedy w kilkunastu miejscach w Polsce wygrywali politycy obecnej opozycji, czyli bo wygrywał kandydat Platformy Obywatelskiej, ale kandydaci Nowoczesnej, SLD bądź PSL-u na tyle mieli dużo głosów, że suma głosów Platformy i kandydatów pozostałych była większa, aniżeli miał PiS, no ale PiS wygrywał ze względu na ordynację. A ile okręgów senackich jesteście w stanie oddać, na przykład na województwie śląskim, waszym partnerom opozycyjnym? Jesteśmy otwarci. Mamy ich ile? 15? 13. Nie, jesteśmy otwarci tutaj, natomiast ze względu na to, że są to negocjacje nie przed kamerami czy przed mikrofonami, to pan wybaczy, nie zdradzę tej tajemnicy, ale na pewno jest tak, że jesteśmy w stanie, rozmawiając o kandydatach, patrzeć również na te kwestie, z kim kandydat jest związany, bo na tym polega polityka. Polityka to sztuka kompromisu, ale dla nas najważniejsze jest nie to, kto ma jaką legitymację, tylko czy ta osoba ma szansę na zaufanie, jakim jest kandydatem, co sobą reprezentuje i czy ma szansę uzyskać zaufanie wyborców. Dlaczego? I zarówno Lewica, jak i PSL prezentują bardzo dobrych kandydatów. Dlaczego PSL i Lewica przestali wierzyć w sukces wyborczy pod sztandarem Platformy w tych wyborach? Wybrali inną formułę współpracy. O ile rozumiem, że dla ugrupowań lewicowych ta formuła może się sprawdzić i tutaj, jak widać z tych pierwszych badań, no, jest szansa dla nich, że wejdą do Sejmu. O tyle bardzo niebezpieczny dla PSL-u ruch. Ja szanuję naszych partnerów z opozycji. Ja bardzo żałuję, że PSL nie idzie wspólnie w tej dużej centrowej koalicji, tylko wybrał taką, a nie inną drogę. Bo może wyobraża pan sobie, że będziecie popierać na przykład w którymś z okręgów, czy to w województwie śląskim, a może w Polsce, kandydatów wskazanych przez Kukiz 15? Paweł Kukiz nie jest zainteresowany Senatem. Jeden z jego postulatów, o ile się nie mylę, to była likwidacja Senatu, w związku z czym nie zgłaszał żadnych, z tego co nie wiadomo, żadnych roszczeń, jeśli chodzi o kandydatów do Senatu, co znacznie ułatwia negocjacje, no bo po co kandydować do czegoś, co chce się zlikwidować. Natomiast tutaj to są bardzo dobre rozmowy, ponieważ wszystkim tym ugrupowaniom zależy na tym, by Senat był
był zasilony najlepszymi ludźmi, a druga rzecz, by w tych wyborach opozycja nie szła przeciwko sobie, bo niestety, ale jeżeli w Senacie byłby więcej niż jeden kandydat po stronie opozycji, to wiemy doskonale. Chociaż wydawało się, że tak samo to może działać w wyborach do Europarlamentu i nie zadziałało. Panie przewodniczący, w Chorzowie waszym kandydatem będzie Henryk Mercik ze Śląskiej Partii Regionalnej? Jest taka opcja, jest zgłoszony przez Śląskie Porozumienie Wyborcze. My jako Koalicja Obywatelska podpisaliśmy porozumienie właśnie między innymi z Ruchem Autonomii Śląska, ze Śląską Partią Regionalną, ze stowarzyszeniami osób narodowości niemieckiej. Wie pan, że jest druga śląska partia i od wyborów samorządowych te dwa regionalne ugrupowania to głównie rywalizują ze sobą. Z tego co wiem, to ta druga partia podpisała porozumienie z PSL-em. Natomiast to jeśli zarejestruje jeszcze dodatkowo swój komitet wyborczy. Partia Ślązoki Razem zarejestrowała swój własny komitet wyborczy. To już ma pan odpowiedź, czy to jest ugrupowanie, które chce wspólnie coś tworzyć, czy to jest ugrupowanie, które chce tylko zabierać głosy. Może to jest ubezpieczenie na wypadek, gdyby PSL dogadał się z wami i na przykład obiecany start w tym samym Chorzowie liderowi Ślązoków Razem nie doszedł do skutku. A może to jest tak, że ktoś albo celowo, albo nieświadomie działa na rzecz PiSu. No bo jeżeli ja słyszę takie głosy, że tutaj nie ma woli współpracy, jest tylko stawianie na tą czy inną osobę bez w ogóle komplementarnego patrzenia na województwo czy na Polskę, no to świadczy tylko i wyłącznie o krótkowzroczności bądź graniu na siebie. Przypomnę, że gdyby nie doszło do tych moim zdaniem niepotrzebnych personalnych animozji, to Ślązacy czy reprezentacja tych ugrupowań miałaby swoich przedstawicieli w Sejmie, gdyby poszli razem. Niestety niektórzy nie potrafią uczyć się na własnych błędach. Ja żałuję, ja mam nadzieję, że przyjdzie refleksja z tamtej strony, no bo chyba po coś podpisywali porozumienie z Polskim Stronnictwem. Pan uważa, że Ślązoki Razem to jakaś jest ukryta komórka Prawa i Sprawiedliwości? Ja nie mam takiej wiedzy, nie mnie to oceniać, natomiast to wszystko będzie zależało od tych konkretnych ruchów, które będą podejmować. Jeżeli ktoś podpisuje porozumienie z PSL-em, a potem rejestruje swój własny komitet wyborczy, no to wyborcy powinni sami oceniać, czy ten ktoś chce grać w drużynie opozycyjnej, czy ten ktoś chce wzmacniać PiS, no bo wystawienie jakiegokolwiek kandydata, przy tym gdy opozycja szeroko pojmowana dogaduje się co do Senatu, tylko i wyłącznie wzmacnia PiS, jeżeli tak się stanie, no to ugrupowanie będzie miało ciężar ewentualnej porażki będzie tylko i wyłącznie obciążało to ugrupowanie. Borys Budka, poseł, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, weekendu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Radio Piekary.